Dzień dobry, witam Państwa. Ja nazywam się Szymon Gilis, Słowiańska Agencja Prasowa, a moim gościem w dniu dzisiejszym jest pani Regina Wicher, którą bardzo proszę, żeby sama się przedstawiła nam wszystkim. Witam Państwa bardzo serdecznie. Imię, nazwisko padło. Ja Państwa witam z Babiogórskiego Centrum Kultury imienia dr Urszuli Janickiej-Krzywdy w Zawoi, spod samej Babiej Góry. No, nasze Babiogórskie Centrum Kultury oczywiście serdecznie tutaj Państwa zapraszamy na różnego rodzaju wydarzenia, które się dzieją u stóp Królowej Beskidów. No oczywiście teraz z racji zawirowań pandemicznych troszkę zwolniliśmy tempo imprezowe, natomiast zupełnie nie tracimy pędu, jeżeli chodzi o inne rzeczy, o edukację etnograficzną dla najmłodszych, o edukację też osób dorosłych, seniorów, edukację muzyczną, folklorystyczną, no w wielu obszarach się poruszamy. Teraz też z racji tego, że właśnie mamy do czynienia z epidemią, bardzo mocno skupiliśmy się na takich działaniach też internetowych, więc zapraszam też Państwa do oglądania dzienników spacerowych. W zasadzie dziennik spacerowy to jest wspólny tytuł dla takiego cyklu filmów, z których Państwo też możecie się troszkę dowiedzieć o historii Zawoi, Skawicy, w ogóle gminy Zawoja, o takiej jej przeszłości historycznej, ale też no, pasterskiej, zbójnickiej, też o legendach, o symbolach. Prowadzimy też w dzienniku spacerowym Państwa w świat babiogórskiej przyrody, która przecież tą kulturę w jakiś sposób kształtowała i człowieka, który tutaj został i żyje pod Babią Górą. Dzienniki spacerowe powstały w ramach programu Kultura w sieci z Narodowego Centrum Kultury. Więc to był też taki rozpęd, gdzie postanowiliśmy do internetu przenieść wiele rzeczy. Okazało się to bardzo fajnym rozwiązaniem, bo możemy dotrzeć do osób, które gdzieś z racji czy zdrowia, czy komunikacji nie zawsze mogą uczestniczyć w różnego rodzaju naszych przedsięwzięciach. Także do sieci też Państwa serdecznie zapraszamy. Mi się osobiście wydaje, że ten rok będzie niesamowicie wyjątkowy dla każdego ośrodka kultury, który jest w naszym kraju, z racji tego, że ludzie są wręcz spragnieni do jakiegoś takiego bardziej namacalnego kontaktu z tą kulturą. No, a takie centrum właśnie jak Babiogórskie Centrum Kultury na pewno przed jeszcze pandemią miało taką możliwość. Więc w tym roku, jak tylko i wyłącznie zależą te ograniczenia wszystkie, to będziemy mieli możliwość, a może i nawet pojechać do Państwa ze Słowiańską Agencją Prasową i pokazać, jak to naprawdę tam wygląda. A co w dniu dzisiejszym z racji kolejnego wywiadu z ciekawą osobistością, jaką wysłucha się tutaj pani Regina, będziemy rozmawiać na temat Babiej Góry i terenów podległych, wszystkich tych wsi, co tam się dzieje. Na samym początku jednak, zanim zaczniemy się rzeczą troszkę mniej namacalną, czyli tą magią ludową, tymi legendami i tak dalej, trzeba by było określić teren, jak on wygląda, gdzie on się znajduje, co tam się dzieje i dlaczego jest tak, a nie inaczej, ponieważ właśnie te rzeczy bardzo dużo wpływają na nasze wierzenia, postrzeganie świata i wszystkich tych ludzi, którzy żyli naokoło. Więc bardzo bym prosił o wytłumaczenie tego, czym jest Babia Góra. Babia Góra jest górą zdecydowanie wyjątkową, nie tylko ze względu jakby na swoją budowę. Po Tatrach to jest chyba jedyna góra, o ile się nie mylę, w której mamy też do czynienia z piętrami roślinności alpejskiej. Babia Góra jest też zwana Wielką Magurą, czy inaczej Królową Beskidów, też Matką Niepogód. No, te nazwy są bardzo takie poetyckie, ale rzeczywiście świetnie oddają no, charakter tej góry. Oczywiście masyw Babiej Góry zaczyna się na przełęczy Jałowieckiej, biegnie przez wierzchołek Cyl, czyli tą małą Babią Górę tak zwaną. No i oczywiście docieramy na kulminację Babiej Góry, czyli Diablak. Ta nazwa się jeszcze dzisiaj wiele razy pojawi. No, środowisko przyrodnicze Babiej Góry jest też chronione Babiogórskim Parkiem Narodowym. Babia Góra nie bez powodu jest królową Beskidów, bo jest rzeczywiście no, największym wzniesieniem. Ma też bardzo ciekawą budowę no, od tej strony południowej, od Orawy. Ona jest taka bardzo łagodna. Przez niektórych z tamtej strony Babiej Góry nazywana jest troszkę taką polską Fujiyamą, bo rzeczywiście no, w zimie ten ośnieżony wierzchołek
odróżnia się od całej reszty. Natomiast no, od strony Zawoi, od tej strony północnej, Babia Góra jest bardzo stroma, no ale też ma bardzo ciekawą tutaj rzeźbę. Babia Góra, no sama nazwa w ogóle Babiej Góry, niektórzy do dzisiaj twierdzą, że Babia Góra jest taką górą łatwą, bo każda baba na nią wlezie, jak to dawniej mówiono. Natomiast faktycznie ona też potrafi uczyć pokory. To góry jednak, czy mniejsze, czy większe, no są takim środowiskiem bardzo specyficznym i trzeba się dobrze przygotować idąc w góry. Nie wolno lekceważyć nawet małych gór. No Babia Góra zwana tą matką niepogód, jak przed chwilą Państwu powiedziałam, to jest chyba jedno z najbardziej doskonałych określeń. Na Babiej Górze pogoda zmienia się bardzo szybko. To potrafimy wychodzić przy bezchmurnym niebie, przy bardzo wysokich temperaturach, pięknym słonecznym dniu, a w trakcie bardzo szybko pogoda się zmienia i możemy schodzić z piorunami, z gradem, z ulewą, więc rzeczywiście jest kapryśna, bardzo dynamiczna i kapryśna. No jest takim miejscem wyjątkowym, rzeczywiście mnóstwo pieśni, legend, to o czym też pewnie będziemy dzisiaj mówić, krąży wokół Babiej Góry. Zazwyczaj w wielu kulturach góry były takim miejscem świętym, o bardzo specyficznej energii, takiej pozytywnej, natomiast tutaj rzeczywiście no, Diablak jako ten szczyt doskonale też określa, jak się jawi Babia Góra w legendach czy pieśniach, jako właśnie ta góra diabła. Natomiast no, trzeba pamiętać, że połączenie kobieta i diabeł w polskiej kulturze ludowej, tu pod Babią Górą też, jest bardzo silne i bardzo obecne w wierzeniach, w zwyczajach, w legendach. No właśnie, co do tego diablaka i połączenia kobiety z diabłem, to zazwyczaj właśnie tak było, że w dawnych czasach, nawet przysłowie jest tam, gdzie diabeł nie może, tam babę pośle. Ale takie połączenie kobiety z diabłem to musi być naprawdę niesamowicie energetyczne. Ale zanim do tego dojdziemy, porozmawiamy jeszcze o tym, jakie miejscowości w ogóle otaczają z każdej ze stron tą Babią Górę. I dlaczego w ogóle Diablak nazywa się Diablakiem, czyli tą Babią Górą? No drodzy Państwo, tych miejscowości, oczywiście takie najbliższe miejscowości zaraz pod Babią Górą, no to jest Zawoja, Skawica, czyli cały ten obszar tutaj gminy w ogóle Zawoja. No z drugiej strony mamy też Zubrzycę Górną, mamy Lipnicę Małą, mamy Lipnicę Wielką, natomiast pamiętajmy o tym, że no ta Babia Góra oddziałuje znacznie dalej niż te granice wsi, bo również Stryszawa, która jest już troszeczkę dalej, ze Stryszawy też pięknie widać Babią Górę, więc jakby też w tamtejszym folklorze słownym tej Babiej Góry będzie bardzo dużo w legendach, w pieśniach. Oczywiście z drugiej strony Orawa, no to także Orawka, także Zubrzyca Dolna, Jabłonka, no to są te miejscowości, z których Babią Górę widać. Nawet z Nowego Targu, gdy jedziemy w stronę Orawy z Podhala, to też tą Babią Górę widać, więc tak naprawdę wszystkie te miejscowości, no z drugiej strony u Kliszczaków przecież Sidzina, Jordanów, Łęgownia, to są te miejscowości, w których również w ich wierzeniach, w legendach, w podaniach, w pieśniach pojawia się Babia Góra, więc trzeba tutaj bardzo wyraźnie zaznaczyć, że to, że dana miejscowość nie leży jakoś bardzo blisko Babiej Góry, to w momencie, kiedy ona jest dla tych ludzi widoczna, to na pewno znajdziemy ślady opowieści o niej w różnych sytuacjach. Od wieków niesamowicie niepamiętnych, bym powiedział, nawet człowiek pierwotny już najprawdopodobniej, patrząc się na jakąkolwiek górę, wzniesienie nawet na nizinach, to jednak określał ją miejscem świętym. I najprawdopodobniej z racji tego też Babia Góra była pewnego rodzaju świętością dla tamtejszych ludzi jeszcze przed chrystianizacją Polski, chociaż nie była ona częścią jeszcze Polski, bo jeszcze wtedy Polski nie było. Ale mnie interesuje etymologia w ogóle nazwy, bo pojawia się ich dosyć sporo. Dwie najbardziej właśnie takie popularne. Jest to Babia Góra. Co ona ma wspólnego z Babią? No i właśnie ten Diablak. Czemu akurat z diabłem to kojarzy? Jak to wygląda?
Tak, jeszcze tylko wracając do tych miejscowości, to dobrze, że Pan o tym też przypomniał. No pamiętajmy, że Orawska Polhora w Słowacji, prawda, to też miejscowość, która leży wokół Babiej Góry. Natomiast i ta granica też, no Babia Góra była granicą pomiędzy Polską a Austro-Węgrami, więc to też jest ciekawy teren, taki bardzo graniczny. To, dlaczego się nazywa Babią Górą, oczywiście pamiętajmy, że Babia Góra, no nasza na pewno jest wyjątkowa, ta, spod której ja Państwa witam, natomiast Babich Gór jest mnóstwo na świecie. Na różnych kontynentach możemy znaleźć góry, które będą Babimi Górami. No i tutaj legendy, oczywiście jest kilka wytłumaczeń. Jedną już Państwu powiedziałam, to ta, że mówiło się, że to jest taka góra łatwa, na którą każda baba wejdzie, tak? Więc dlatego była Babią Górą, no bo jednak uznawano, że mężczyźni wyżej sobie stawiają poprzeczkę, zdobywając różne szczyty, a ta jest po prostu łatwa, więc kobiety też dadzą sobie na niej rady. Natomiast Babia Góra, ta nazwa też związana jest właśnie z tym podziałem pomiędzy dwoma państwami i też pomiędzy dwoma regionami, tutaj Babiogórszczyzną i Orawą, które kulturowo też są różne. No, jedna z legend tłumaczy to w taki sposób, że na Babiej Górze mieszkali olbrzymi, w ogóle w miejscowościach wokół Babiej Góry mieszkali olbrzymi. I dwóch olbrzymów starało się wytyczyć właśnie granice pomiędzy Orawą, pomiędzy Austro-Węgrami a Polską. Nie mogli sobie poradzić, nie wiedzieli, w jaki sposób tą granicę przeprowadzić. No i tu do akcji wkroczyły dwie baby, dwie kobiety, olbrzymki, które postanowiły stanąć na samym szczycie i po prostu wylać wodę po szczycie. No i tam, gdzie z jednej strony woda się polała, tam była Orawa, bo też od Orawy, tak miała na imię jedna z olbrzymek, a druga no to była Skawica, tak? I stąd rzeka Skawica, po drugiej stronie Orawa, więc tutaj to jest jedno z tłumaczeń. Kolejne z tłumaczeń, dlaczego Babia Góra, wzięło się stąd, że znowu legenda nam tutaj podpowiada, że Babia Góra właśnie wzięła się z kobiety. To jest jedna chyba z najbardziej znanych legend pod Babią Górą. Babiej Góry nie było w tej legendzie. Był tylko niewielki pagórek, na którym siadała dziewczyna zakochana w zbójeckim hetmanie. Wyglądała, kiedy on od tej Orawy właśnie, bo Orawa była dużo bogatszym terenem, więc zbójnicy nierzadko tam się zapuszczali, żeby no, jakieś drogocenne materiały i inne rzeczy przynieść z Orawy, więc ta dziewczyna zakochana w jednym ze zbójników siadała na tym pagórku i wypatrywała, kiedy jej ukochany wróci. No i pewnego razu zauważyła, że kamraci, czyli przyjaciele, niosą go zabitego. Z tego żalu nie płakała, tylko zamieniła się w skałę, z czasem urosła, obrosła kwiatami, kosodrzewiną, no i właśnie skamieniała i tak się została Babią Górą, dlatego też tak jest nazywana. I niektórzy widzą tą dziewczynę właśnie leżącą, dopatrują się w kształtach Babiej Góry, właśnie leżącej, śpiącej dziewczyny, a z kolei inni mówią, że no przynajmniej zawoja jest pomiędzy nogami tej baby, bo jak Państwo zauważycie sobie od północnej strony, od właśnie szczytu Diablaka biegną takie dwa żleby bardzo charakterystyczne i niektórzy właśnie mówią, że zawoja się usadowiła pomiędzy nogami tej niezwykłej baby właśnie. Natomiast pytał Pan też, dlaczego Diablak? I tutaj w zasadzie wyjaśnienie mamy dwojakie, bo i o Diablaku i o tym, dlaczego Babia Góra, w jednej legendzie mamy podpowiedź. Wierzono, że 13 grudnia, z 12 na 13 grudnia na Babiej Górze odbywają się sabaty czarownic. No i tam oczywiście jak to czarownice, no mają kontakt z diabłem, więc tam się z nim spotykają, oczywiście to diabeł uczy je magii. No różne sytuacje też intymne pomiędzy diabłem a czarownicami się tam zdarzały, więc jakby obecność też diabła i kobiety na Babiej Górze jest bardzo powszechna w tych legendach. A druga legenda, która też mówi o tym, że Diablak, no mówi o tym, że tam diabeł budował zamek. Przerywamy na chwilę, aby sprostować informację podaną przez panią Reginę na jej własną prośbę.
legend o diable, zbóju oraz kogucie wygląda nieco inaczej. A mianowicie w momencie, kiedy zbój założył się z diabłem, to diabeł miał wybudować zamek. Zamek ten miał stanąć przed pierwszym pianiem koguta. Sprytny zbój ukradł koguta, schował go pod swoją pazuchą i kiedy widział, że diabeł już kończy budowę zamku, ścisnął zwierzę i to zapiało. Wściekły diabeł zburzył zamek, a jego gruzy prawdopodobnie pochłonęły sprytnego zbója. To dzisiaj przy burzy, przy jakiejś złej pogodzie słychać tam jeszcze brzęk ciupagi i wołanie tego chłopaka. Więc na tej Babiej Górze rzeczywiście no, ten diabeł był obecny. Co też jest bardzo ciekawe, drodzy Państwo, to tak już nie o diable, ale o osobach, które postrzegano jako diabła. W momencie, kiedy pojawiał się ktoś inaczej ubrany, no pamiętajmy, że Babia Góra jest miejscem, które od początku przyciągało różnego rodzaju badaczy, podróżników, botaników, różnego rodzaju etnografów, etnologów, naukowców, którzy napróbowali to środowisko eksplorować. No pochodzili z miasta, byli zupełnie inaczej ubrani niż górale miejscowi. Zazwyczaj lepiej, prawda, szyte na miarę ubrania. Mieli też ze sobą jakieś różne turystyczne gadżety i w momencie, gdy góral spotykał takiego osobnika na szlaku, nierzadko żegnał się Krzyżem Świętym, wołając, że to po prostu diabeł. Zresztą chyba nawet Antoni Schneider opisał taką swoją sytuację, kiedy właśnie spotkał górala na jednym ze szlaków babiogórskich i ten właśnie zaczął się żegnać i uciekać, wołając, że spotkał diabła. No i w tych legendach ten diabeł zazwyczaj tak jest pokazany, że jest świetnie ubrany, prawda, ładnie mówi, bo nie mówi gwarą, mówi językiem literackim. No, ubrany jest w szyte na miarę ubrania, ma buty, co jest też bardzo ważne, bo tutaj ludzie chodzili bardzo często boso, więc te buty zwracały uwagę. No i zapewne pod eleganckim kapeluszem, spodniami, butami, no chowa te swoje diabelskie akcesoria, rogi, ogon, kopyta, prawda? Więc to tak wygląda w legendach. Natomiast pan powiedział, że rzeczywiście góry były miejscem świętym. Ja bym bardziej powiedziała, że były miejscem takim sakrum, może bardziej tak, bo tak jak tutaj mówię, Babia Góra jest określana w wielu źródłach jako góra diabła wręcz właśnie. Natomiast rzeczywiście no, diabeł też nie należy do świata ziemskiego, no, jest pewnego rodzaju sakrum, należy do świata niezrozumiałego, niewidzialnego. Nie do końca wiadomo, jakimi zasadami oprócz zła tam się w tym świecie ktoś porusza, więc rzeczywiście no, takie miejsce sakrum o bardzo specyficznej energii. No ale jak już rozmawialiśmy o takich rzeczach bardziej ze strefy sakrum, ja bym chciał zobaczyć, jak wygląda sytuacja z takimi rzeczami bardziej namacalnymi, bo legendy nie tyczą się tylko i wyłącznie diabłów i czarownic, ale także czegoś, co można by było nawet udokumentować w sposób historyczny. Zbójcy zawsze występowali w górach. Jeden chyba z najbardziej popularnych, Janosik, nie występował na Babiej Górze, ale jest odnotowany, że był taki człowieczek. Tak. A czy na Babiej Górze tacy zbójcy byli? Oczywiście, tutaj to znaczy może na Babiej Górze. Babia Góra to była jeden z jakichś punktów, w których też mieszkali, bo tam są piękne jaskinie zbójeckie. Oczywiście one są już w większości zasypane kamieniami, głazami, zresztą w dużej mierze znajdują się po prostu poza oficjalnymi szlakami, więc też leżą w takich miejscach dość niebezpiecznych, więc no nie polecam udawać się tam bez jakiejś zgody też i bez pomocy kogoś doświadczonego. Natomiast faktycznie no zbójnicy pod Babią Górą pojawiali się wcześniej niż powstała Zawoja. Zawoja oficjalnie to jest XVII wiek, 1646 rok. Natomiast no zbójnicy to już od XVI wieku gdzieś tutaj te gromady zbójnickie się organizowały pod Babią Górą. Z racji tego też, że to jest fajny teren, jest słabo zamieszkały, takich różnych terenów odległych od centrów, no już potem wsi, znajduje się bardzo dużo, więc to był dobry teren do skrywania się. No pamiętajmy o tym, że zbójnicy, te gromady zbójnickie, łączyło kilka takich wspólnych celów. No przede wszystkim zbójnicy
uciekali przed wymiarem sprawiedliwości za różne swoje przewinienia. No inni jeszcze gdzieś szukali jakiejś zemsty bądź zysku, a jeszcze inni wstępowali do tych brygad zbójnickich, dlatego że uważali, że społeczeństwo narzuca na ich temperament i fantazje zbyt ciasne ramy, w których zupełnie nie potrafili się odnaleźć. To tacy outsiderzy, jak dzisiaj się określa, więc widać, że po prostu w dawnych społecznościach tacy ludzie też byli, którzy postanowili, że nie zmieszczą się w tych ramach. Musi dla ich temperamentu po prostu być zupełnie inny sposób na życie. No inni też, tak jak powiedziałam, szukali zysku. Tutaj tereny były biedne, tutaj nie było pracy zarobkowej, więc wiele osób po prostu wybierało zbójnictwo, dlatego że nie widziało dla siebie innej alternatywy pracy. No więc wędrowali, tak jak powiedziałam, na Orawę, która była dużo bogatsza, no po to, żeby tam grabić, tu przynosić, ewentualnie sprzedać, bądź samemu po prostu z tego żyć. Pod Babią Górą, no ten Janosik to jest rzeczywiście taka postać dobrze znana, no, z racji tego, że ekranizacja, tak, różnych też legend, no film był Janosik, więc tam oczywiście też troszeczkę takich wątków, które są dzisiaj powtarzane, się pojawia. Natomiast pod Babią Górą mieliśmy takiego swojego najbardziej znanego hetmana zbójnickiego, którym był Józef Baczyński, zwany Skawickim, bo ze Skawicy pochodził, którego kariera zaczęła się w bardzo przypadkowy sposób, jak pewnie wielu z tych mężczyzn. W 1732 roku wybrał się ze swoim szwagrem na jarmark do Wadowic. Tam poznał trzech mężczyzn, jednego z Choczni, drugiego z Gorzenia, trzeciego z Tarnawy. No i od słowa do słowa postanowili w tym samym dniu napaść na zakład krawiecki we wsi Mikołaj. Obecnie jest to część Wadowic. No kariera jak się zaczęła szybko, tak szybko się skończyła. Pamiętajmy o tym, że no najczęściej zbójnicy no kończyli przed sądem i ta śmierć za pośrednie ziebro, jak to się czyta w różnych legendach, czy słyszy się w piosenkach, no była taką śmiercią haniebną, no ale najczęściej rzeczywiście przeznaczoną dla zbójników. Tutaj pod Babią Górą też mieliśmy takich zbójników, bracia Giertugowie, to są tacy też jedni z bardziej znanych zbójników, to było czterech braci, Maciej, Marcin, Bartłomiej i Piotr. I ten proceder zbójnicki rzeczywiście nieraz były całe rodziny po prostu zaangażowane. Był też Józek Merdała z Suchej Góry, to jest część Skawicy. Był Wojtek Góra, przepraszam, no to też taka znana tutaj pod Babią Górą postać, więc faktycznie tych zbójników pod Babią Górą się uzbierało trochę takich naszych, no ale tak jak powiedziałam, oni też wędrowali, no tutaj też na przykład Prośpak z Kamysznicy się bardzo często pojawiał, zresztą nawiasem mówiąc napadł na plebanię, która znajduje się obecnie za budynkiem, z którego ja Państwa tutaj z Wami rozmawiam, przy kościele świętego Klemensa w Zawoi Centrum. Napadli na plebanie, sterroryzowali proboszcza, razem z gosposią zamknęli ich na koniec w beczce, organistę uprowadzili, przymuszając go też oczywiście wcześniej do pomocy w napadzie. No i ci zbójnicy sobie wędrowali, to były w ogóle takie społeczności wielonarodowościowe, wielojęzykowe, wielokulturowe i co też jest bardzo ciekawe, bo te w momencie, gdy mamy legendy o zbójnikach, to można zauważyć, że wiele wątków się po prostu pojawia też w różnych innych górach właśnie, no bo to były wątki wędrowne, wędrowały razem z tymi ludźmi. No oczywiście nieraz do warunków danej wsi jakoś tam te legendy przekształcane, prawda, zmieniane miejscowości, zmieniane nazwiska, ale wiele wątków się po prostu powtarza. No zbójnicy mieli takie poczucie jednak jakiejś przyzwoitości, rzadko napadali na kościoły, potem wznosili kapliczki na przebłaganie za swoje winy. Jedna z takich kapliczek znajduje się w Zawoi Policznym, więc jak Państwo będziecie też w Zawoi, to zapraszam tam sobie zobaczyć. Ta kapliczka stoi do dzisiaj, zresztą bardzo urocza. No i nazywana faktycznie kapliczką zbójnicką. No, bądź co bądź, w którymś momencie zbójnicy, jeżeli dożyli wieku, w którym postanowili zakończyć zbójecki proceder, no trzeba było winy w jakiś sposób próbować odkupić, więc za to, co się udało zgrabić, budowali kaplicę.
Wydaje osobiście, że taka sytuacja, że taki zbójnik dożył tego sędziwego wieku, to rzadko się chyba zdarzała, bo takie wieszanie za Ziobro to jednak no, straszna śmierć. A jeżeli ktoś był no, sławnym zbójem, to zazwyczaj szybko też kończył, bo sława dla zbója nie jest dobra. Jak ktoś już go zna, no to wie, gdzie on jest. No dobra, no ale rozmawialiśmy w tej chwili o zbójach, a przejdźmy do czegoś tak bardziej magicznego. Mnie interesuje najbardziej, tak szczerze mówiąc, coś, z czego Babia Góra jest słynie, czyli te wszystkie sabaty, tych czarownic, czarowników, Baby Jagy i wszystkie wiedźmy, które się tam zlatywały. Czy jest z tym związane, oprócz tylko i wyłącznie informacji, że zdarzały się tam sabaty czarownic, jakieś legendy, które są tylko i wyłącznie w regionie Czarnej Góry, co ja mówię, Babiej Góry? Myślę, że czarownice to jest taki temat, który się pewnie pojawia też w różnych innych górach, bo faktycznie, no zresztą drodzy Państwo, prawda jest taka, że to kobiety były podejrzewane o czary. No, raczej w naszym przynajmniej regionie nie zdarzało się, żeby to mężczyznę o te czary posądzać, bo mężczyzna był nacechowany pozytywnie. On jednak niósł dobrą wróżbę w momencie, gdy w różne szczególne dni w roku pierwszy odwiedzał nas mężczyzna, no to znaczyło, że to będzie dobry rok, dobry dzień, a kiedy kobieta, no to wiadomo było, że się może zdarzyć po prostu różnie. Tak samo szałasy pasterskie były niedostępne zupełnie dla kobiet. To było nie do pomyślenia, żeby kobieta się zjawiła na szałasie pasterskim, bo mogła przynieść tylko i wyłącznie nieszczęście. I to są takie wątki, myślę o kobietach, które się pojawiają w bardzo wielu regionach. Natomiast to, o co Pan pyta, czy jest jakaś legenda, która tylko i wyłącznie w regionie Babiej Góry, to myślę i przychodzi mi do głowy legenda o głodnym duchu, którego nie spotkamy, przynajmniej ja się jeszcze nie spotkałam z informacją, żeby był obecny w innych polskich górach, czy w ogóle na terenie Karpat. Oczywiście nikt nie wie do końca, jak ten głodny duch wygląda, bo nie ma jakiegoś jego opisu. No niektórzy gdzieś próbują opisywać go jako ducha młodego chłopaka, który właśnie nie uszanował Babiej Góry, źle się przygotował na wyprawę w Babią Górę, zaczęło go wodzić, co jest też bardzo ciekawym wątkiem w babiogórskich legendach, takim demonicznym, właśnie to wodzenie po lesie. No i z głodu, z zimna, zziębnięty właśnie umiera i od tego momentu zostaje w Babiej Górze na zawsze po to, żeby innych ludzi no albo zabrać ze sobą, albo ostrzegać o tym, że góry trzeba szanować. Więc ten głodny duch rzeczywiście jest chyba takim bardzo wyjątkowym duchem, demonem w legendach babiogórskich. Natomiast jest on też postacią, o ile czarownice i diabły może już niekoniecznie, o tyle głodny duch, mam wrażenie, że jest taką postacią bardzo żywą do dzisiaj w wierzeniach, bo często starsi ludzie mówią o tym, żeby nie zapomnieć sobie w Babią Górę wziąć jedzenia, bo żeby cię głodny duch nie wodził. I to jest coś takiego, co pojawia się bardzo często, przynajmniej ja mam takie doświadczenia, że ludzie często o tym wspominają i to nie jest na zasadzie wspomnienia jakiegoś wymyślonego czy gdzieś w formie żartu, tylko rzeczywiście takiej prawdy, że no, trzeba się dobrze przygotować, żeby stamtąd szczęśliwie po prostu wrócić. Tak, mamy już tego głodnego ducha, to już będę wiedział, że następnym razem brać ze sobą jakieś jedzenie i picie w góry, chociaż patrząc na mój brzuch, no na długo mi wystarczy w tych górach, a nawet jak troszeczkę się schudnę, to będzie dla mnie lepiej. Ale jak głodny duch opęta i zacznie wodzić, to może braknąć zapasów, także... No tak jeszcze właśnie mówiąc teraz o tym wodzeniu sobie myślę, bo to zdaje się, że też jest taka rzecz, która być może obecny jest ten wątek wodzenia w różnych innych regionach, natomiast tu jest też dosyć żywy, jeszcze wśród starszych ludzi jest taka głęboka wiara w to, że człowieka rzeczywiście może wodzić nie tylko po Babiej Górze, ale w ogóle po tych babiogórskich lasach. I to wodzenie, ten błędny ognik tak zwany, który się tu pojawia, on właśnie wodzi ludzi po różnych zakamarkach, więc trzeba też uważać na siebie w babiogórskim lesie. Ja mam takie pytanie jeszcze, bo w wielu, wielu miejscach w Polsce, wydaje mi się, że także i na świecie, zdarzają się bardzo sławne diabły. I tak na przykład pod Łodzią w miejscowości Łęczyca jest diabeł Boruta, który znany jest w całej Polsce. W Bieszczadach sama nazwa już mówi o biesach i czadach,
które ze sobą wojowały. Czy na Górze Babiej są takie diabły? Szczerze mówiąc, w tych legendach babiogórskich temu diabłu nie jest nadane jakieś szczególne imię. To jest po prostu diabeł. Zresztą szczerze powiem, też znalazłam kiedyś taką informację i zresztą potwierdziło mi to kilka takich starszych osób, kiedy pytałam, to w ogóle też mówienie o diable, nawet nie używało się słowa diabeł, mówiło się zły najczęściej, żeby czasem nie wypowiedzieć gdzieś przypadkowo jakiegoś imienia, więc nie nadawano, żeby ono po prostu nie padło. To był zły, to był dabeł, to był diabeł, różne rzeczy się tutaj, czy po prostu czart. Najczęściej takie gdzieś sformułowania, natomiast konkretnego imienia nie ma w babiogórskich legendach. Przynajmniej tak jak mówię, ja się z tym nie spotkałam, natomiast charakterystyka tego, jak diabeł wygląda, jest bardzo rozbudowana w babiogórskich różnych bajkach, podaniach i legendach. Tego nie wywoływania wilka z lasu, jak to się w przysłowiu mówi, to jest bardzo dużo ciekawych archaizmów w języku polskim, bo sama nazwa niedźwiedź mówi o tym, czego nie jest, czym to nie jest, niedźwiedź. I ludzie się na tyle bali tego niedźwiedzia, że nie wspominali jego imiona. A z tego, co się dowiedziałem jakiś czas temu, to prawdziwe imię tego miśka to jest właśnie miodożer albo miodojad. Ale to już pozostawmy. No dobrze, no ale jeżeli chodzi w dalszym ciągu o ten świat taki mało materialny, chcę sobie tutaj zapytać, bardzo charakterystyczne demony, które już nawet nie diabły, tylko demony, czyli coś takiego jak na przykład bazyliszek z Krakowa, różnego rodzaju smoki, jaszczury i tak dalej, i tak dalej. Czy one występowały, czy one miały swoje imiona, co one robiły tam? No, demonów ludowych pod Babią Górą jest bardzo dużo. No jeden z nich, już Państwu mówiłam, głodny duch, który nie do końca wiadomo jak wygląda. Pojawiał się ten błędny ognik, o którym Państwu powiedziałam. To jest taki demon, no on ma bardzo ładną charakterystykę, bo on jest światełkiem, które nas prowadzi po lesie, więc światło nam się dobrze kojarzy, bo kojarzy się z jasnością, z życiem, z jakąś taką dobrą energią. Natomiast rzeczywiście uważano, że te błędne ogniki to są duchy dzieci, które zmarły w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, zmarły bez chrztu i one próbują gdzieś znaleźć sprawiedliwość, więc prowadzą ludzi po różnych ścieżkach albo do miejsca, w którym zmarły. No, tu się pojawia, drodzy Państwo, bardzo dużo takich opowieści o tym, że kobieta, która nie chciała dziecka, no z różnych powodów, pamiętajmy, że no, dzieci nieślubne to była hańba, więc niestety bardzo dużo dzieci było, pozbywano się po prostu niechcianych ciąży, żeby nie narazić się na takie ludzkie gadanie po prostu i na wstyd i na hańbę. Też te legendy, te przypowieści, czasem też wspomnienia ludzi dokładnie mówią o tym, gdzie dzieci były pochowywane, te niechciane. Bardzo często gdzieś nad brzegami rzeki, bardzo często gdzieś w tych kępach kamiennych się znajdowały. Więc rzeczywiście błędne ogniki, no to były te dusze dzieciaczków niechcianych, które no gdzieś próbowały zaznać wreszcie spokoju. Demony to są w ogóle postacie, które przynajmniej tutaj w babiogórskiej kulturze to były ani duchy, ani ludzie tak naprawdę. Osoby, które zmarły, zginęły w jakichś niewyjaśnionych okolicznościach, zginęły też nagle. I one do końca nie wiedzą, gdzie są. Są pomiędzy niebem a ziemią, w jakimś takim śródświecie, tak? Tu się poruszają i próbują sobie znaleźć człowieka za pośrednictwem, którego trafią wreszcie na drugi świat, bezpowrotnie. Zaznają wreszcie spokoju. Więc te błędne ogniki to akurat dzieci. No ale były też boginki, które no, przybierały postać pięknej dziewczyny, pięknie śpiewającej, no, o takiej niespodziewanej urodzie. No i one też wabiły mężczyzn zazwyczaj gdzieś w różne miejsca. Przede wszystkim takie miejsca, w których demony można spotkać, no to lasy, góry, ale też takie śródleśne polany, jakieś mokradła, jakieś jeziora, jakieś stawki. To było takie miejsce, w których można było bardzo dużo demonów spotkać, czy jakby poczuć ich obecność tam. No więc boginki często się jawiły jako takie kąpiące się gdzieś tam w jeziorku dziewczyny, pokazujące swoje wdzięki.
mężczyzną, no po czym w momencie, gdy mężczyzna się na to złapał, no to kończył tragicznie. Utopce, to też są demony takie bardzo kolorowe pod Babią Górą, bo utopiec próbował zwabić człowieka nad wodę właśnie pokazując jakieś różne kolory, kolorowe wstążeczki i w taki sposób przykuwając uwagę ciągnął człowieka gdzieś w to miejsce, które sam wybrał dla przejścia na drugą stronę. Więc z żywych osób demony tworzyły sobie taki portal, którym chciały trafić do innego świata. Bardzo ciekawym demonem, taki, który we mnie trochę no, śmiech wywołuje, bo Koga to jest taki demon, który do dzisiaj też nieraz ludzie mówią w momencie, gdy nie mogą spać albo łapią jakieś duszności, to nieraz już w formie żartów, ale mówią, że Koga mnie w nocy dusiła. To jest taki demon, który lubił właśnie nachodzić w nocy i powodował duszności. No, mówiono o tym, że on siada na brzuchu, gdzieś na kolanach, przyciska człowieka, człowiek nie może oddychać. Natomiast żeby uniknąć spotkania z Kogą, no oczywiście trzeba się było modlić, to jak przy wszystkich demonach, ale trzeba było zaplatać palce w nogach na krzyż. No oczywiście chodzi o ten największy palec i drugi i to miało jakoś zabezpieczyć po prostu przed Kogą, więc to jest taki bardzo ciekawy demon. Tym bardziej, że pomimo no, przykrych skutków spotkania z nim, to ludzie jednak opowiadają o nim właśnie z taką dużą dozą humoru po prostu. Ta Koga się jakoś tak kojarzy bardzo zabawnie. No i myślę, że chyba tyle z takich najważniejszych demonów. Oczywiście te, planetniki to są też fantastyczne demony, które z kolei są odpowiedzialne za pogodę złą. Planetnicy są znani w różnych regionach, natomiast no tu pod Babią Górą też planetnicy się pojawiali. Tak, tak, planetnicy, chmurnicy, bo przecież to w całej Polsce są znani, szczerze mówiąc, takie demony. Ale ja tutaj widzę bardzo dużo rzeczy, które jest spójna z całą mitologią słowiańską, bo jeżeli chodzi o takiego demona jak Koga, to pod nazwą Dusiołek, też on występuje w prawie że całej Polsce, który siada w nocy na klatce piersiowej i przydusza taką osobę. Może teraz byśmy się zastanowili właśnie nad tym światem, bo szczerze patrząc się na te wszystkie legendy, na to, co otaczało tych ludzi, można powiedzieć, że oni w pewnym momencie zaczęli sobie tłumaczyć ten świat, to, czego nie rozumieli. Chyba do dnia dzisiejszego nie tylko i wyłącznie starzy, ale opowiadają o ognikach, o tym głodnym duchu i jednak coś w tym chyba jest, czy nie? Z pewnością, znaczy ja jestem takim orędownikiem legend, że one jednak opowiadają o świecie, który minął, ale nie dla wszystkich. Starsi ludzie rzeczywiście bardzo mocno jeszcze w takim świecie demonicznym, w świecie wierzeń, znaczy może demonicznym, wierzą po prostu w taką wędrówkę dusz. I bardzo często do dzisiaj się o tym mówi, że jak ktoś nie załatwi jakiejś sprawy, no to będzie gdzieś nas nawiedzał i odwiedzał i w jakiś sposób próbował też zwrócić uwagę na sprawę, którą nie załatwił. Pod progiem chowano te demony. Wiele rzeczy w ogóle chowało się pod progiem. Do dzisiaj mówi się, że nie witamy się przez próg, ale już nie każdy wie dlaczego. No, próg był tą granicą magiczną pomiędzy światem właśnie tym intymnym, domowym, bezpiecznym, który dobrze znamy, a tym, co jest zewnętrzne. I podanie sobie ręki przez próg było niebezpieczeństwem, że osoba, która do nas przychodzi, niekoniecznie specjalnie, ale może wnieść ten pierwiastek świata zewnętrznego, którego nie znamy i nie wiemy, jaka to będzie energia, którą ze sobą wniesie. I mnóstwo ludzi gdzieś jeszcze w to wierzy, natomiast czy legendy są prawdą? No pamiętajmy o tym, że w ogóle słowo legenda od łacińskiego legere to jest coś, co trzeba przeczytać, ale to jest też coś, co opowiada o rzeczach prawdziwych, o ludziach, o miejscach, o zwyczajach, które się naprawdę wydarzyły. Oczywiście legendy są barwne, ludzie je ubarwiali właśnie po to, żeby łatwiej je było zapamiętać. Ale legendy są takim środkiem do tego, żeby też zachować wspólnotę z ludźmi, których już nie ma. Zachować pamięć o miejscach, które były, dzisiaj być może ich nie ma, bądź mają już zupełnie inny wygląd, inny charakter.
o zwyczajach, o obyczajach, które kiedyś były bardzo ważnym elementem życia codziennego. I legendy opowiadano sobie, przekazywano sobie ustnie na dużo wcześniej, zanim utrwaliło się pismo, dlatego też każdy dokładał tam różne wątki, które zapamiętał, ułatwiając, ubarwiając tę opowieść i ułatwiając innym ludziom też zapamiętanie. Legendy w ogóle niosą ze sobą wiedzę o wartościach, o tej ludowej mądrości, też poczuciu, one dają taką poczucie wspólnoty z tym, co było. I ja tak sobie myślę, że dzisiaj może przez to, że legendy często są używane zamiennie jako bajki, mity, baśnie, no to nie jest to samo. Natomiast ja uważam, że legendy faktycznie są takim źródłem wiedzy o tym, jakiego świata doświadczali nasi przodkowie. I ten świat rzeczywiście jest bardzo magiczny, bardzo barwny, ale gdyby się przyjrzeć, on taki jest wokół nas, tylko że dziś my jesteśmy zabiegani, zakrzyczani, mnóstwo informacji. Kto dzisiaj opowiada legendy? No to trzeba projekt napisać, tak? Są ludzie, którzy opowiadają legendy. Natomiast tak sobie nawet teraz myślę, właśnie kto opowiada legendy? No dzisiaj, drodzy Państwo, mamy przeglądy różnego rodzaju folklorystyczne i to jest jak najbardziej zjawisko pozytywne, ale wychodzi gawędziarz, prawda, przygotowany, on opowiada jakąś legendę, opowiada jakieś podanie, wychodzi na scenę, no i opowiada swój tekst. A dawniej nie było sceny, ludzie opowiadali siedząc razem, przekazywali sobie tą wiedzę. Nie było telewizora, nie było komputera, nie było telefonu, a ludzie siadali całymi rodzinami i opowiadali sobie właśnie dawne legendy. To ja nawet pamiętam, że u mnie w domu akurat mam to szczęście, że wychowałam się w takim domu, w których legend było bardzo dużo. Moja babcia, moi rodzice opowiadali. Natomiast w momencie, kiedy duchy się pojawiały, no to człowiek się gdzieś tam zaczynał bać, chował głowę pod kołdrą, ale jedno ucho i tak po prostu naciągał, żeby usłyszeć, o czym to tam będą, prawda, opowiadać. I rzeczywiście, jak tak nieraz słuchałam tych legend i widziałam, z jaką powagą opowiadają moi rodzice, moja babcia o tym świecie, którego doświadczali, z pełnym przekonaniem, że to, o czym mówią, jest prawdą. Że te dusze, które się pojawiają pod taką czy inną nazwą, czy to jest demon, czy to jest dobrze znany nam człowiek, bo tu też zaznaczę, że w babiogórskich legendach mnóstwo jest wątków, kiedy pokazuje się nam osoba, którą my dobrze znamy. Tylko co ciekawe jest to, że przy pierwszym spotkaniu my nie pamiętamy, że ona nie żyje, że jej już nie ma. Dopiero kiedy nas poprosi o to, o co ma nas poprosić, bądź odprowadzi nas do domu, co jest też częstym wątkiem, dopiero znika i my dopiero teraz zdajemy sobie sprawę, że przecież tej osoby już kilka lat nie ma i ludzie starsi bardzo mocno w to wierzą. I ktoś może się z tego wyśmiać, ktoś może powiedzieć, że to są zabobony, a ja szczerze mówiąc zazdroszczę takiej wiary, bo to jest zupełnie inny świat, to jest dostrzeganie takich rzeczy w świecie, w których my, młode pokolenia, które biegną za różnymi sprawami, po prostu nie dostrzegają. Znaczy też nie mówię, że wszyscy, jest mnóstwo fajnych, świadomych młodych ludzi, którzy dowiadują się o legendach, którzy się interesują tym, chcą ten świat dawny poznać, natomiast poznać go z legend, a spróbować doświadczyć, to już jest inna sprawa. Taki czas właśnie co do tych legend, o którym pani opowiadała, jak dawno, dawno temu siedzieliśmy z kolegami przy ognisku u podnóża masywu Ślęży. Też bardzo magiczna góra, tak szczerze mówiąc, proponuję sobie zwiedzić ją. I przybył do nas stróż nocny ośrodka, w którym żeśmy spali. Stróż nocny w tej chwili jest radnym miasta Sobótka. Szczerze go pozdrawiam, pana Andrzeja, który jest fantastycznym człowiekiem. I nie pani sobie wyobrazi, że on w trakcie tego, jak my przygotowaliśmy ognisko, tam jakieś pieczonki, tutaj jakąś kiełbaskę, popijaliśmy oczywiście piwkiem, to wszystko, zaczął do nas mówić, rozmawiać i opowiadać legendy. Ja osobiście nie pamiętam, jak szybko to zeszło, ale nagle po prostu był wschód słońca i trzeba było pójść spać, bo on schodził ze zmiany nocnej, a my wymęczeni niesamowicie, ale szczęśliwi, ponieważ te legendy były niesamowite. Ja osobiście mam nadzieję, że w
prędzej czy później u nas w Polsce, a no nie tylko może w Polsce, może w całej Europie nawet, dojdzie do jakiegoś wielkiego boom i tacy jak dawniej wędrowni opowiadacze, którzy posiadają wiedzę na temat różnego rodzaju legend, będą chodzić i będzie im ludzie płacić za to, żeby on opowiedział swoje historie, bo taka profesja jak właśnie opowiadacz w krainach dalekiego, a nawet niedalekiego, Bliskiego Wschodu, była naprawdę bardzo ładnie opłacana. Przecież legendy tysiąca, raczej opowieści Tysiąca Jednej Nocy, to były legendy przekazywane z ust do ust, raczej z ust do ucha, tak szczerze mówiąc. I człowiek, który potrafił pięknie o nich opowiedzieć, był bardzo dobrze wyposażany w różnego rodzaju kruszce, szczególnie tego złotego koloru. Ale powróćmy jeszcze do dwóch rzeczy, bo mnie naprawdę one bardzo interesują. Wspomniała Pani o tych sabatach czarownic pomiędzy 12 a 13 grudnia. To mam dwa pytania co do tego. Czemu 12 a 13 grudnia i czy była Pani wtedy na górze? Na to drugie pytanie już mogę odpowiedzieć. Nie, nie byłam, ale... Szczerze mówiąc, jeżeli chodzi o takie moje zdolności do czarowania, to się przyznam od razu, że do takiej pozytywnej magii jest takie zjawisko, i to Państwo na pewno znacie i słyszeliście o tym, że można na kogoś rzucić urok. Tu w te uroki też się właśnie dosyć mocno wierzyło. Oczywiście nie zawsze ten urok był specjalnie rzucony. Ktoś po prostu miał takie spojrzenie, nie zdawał sobie z tego sprawy, a potrafił no, sprawić, że samopoczucie, czyli ten urok właśnie został rzucony i samopoczucie już danego człowieka szło w dół. Ale były kobiety, które potrafiły leczyć wodę. I to już też była magia. Oczywiście to było troszeczkę połączenie dawnych wierzeń i religii chrześcijańskiej, bo tam się modlitwy odmawia. Moja babcia umiała taką wodę leczyć, mnie nauczyła, więc to jest mój jedyny związek z czarownicami, że znam ten rytuał i potrafiłabym go odtworzyć. Natomiast dlaczego 12 a 13 grudnia? 13 grudnia był takim dniem bardzo pozytywnym, bo być może Państwo znacie taką książkę Ludwika Stomy, Słońce rodzi się 13 grudnia. Chodzi o to, że od tego momentu do 25 grudnia, czyli do Bożego Narodzenia, Słońce jest troszeczkę wyżej na niebie, na horyzoncie, ale przez te kilka dni przechodzi przez te same punkty. Natomiast no, od 25 grudnia, kiedy mamy Boże Narodzenie, Słońce zaczyna już być coraz wyżej, dnia przybywa, dlatego właśnie to Boże Narodzenie 25 grudnia, zresztą w wielu religiach świata czy mitologiach, narodziny głównego Boga mają właśnie miejsce 25 grudnia. Natomiast dlaczego z 12 a 13? Bo wtedy z 12 na 13 grudnia była największa moc czarów. I wtedy czarownice były najbardziej aktywne. Ja sobie tak to tłumaczę, że no jednak czarowanie, diabeł, sabat to jest taka ciemna strona mocy. I być może dlatego, że dobrze wiedziano, że już następnego dnia rodzi się słońce. Już światło zaczyna wygrywać nad ciemnością. Dobro zaczyna wygrywać nad złem w takim metaforycznym też znaczeniu. Więc ten 12 na 13 grudnia było jeszcze taką nocą, kiedy te czarownice, w ogóle te złe moce miały możliwość, żeby zaistnieć w świecie. Dlatego właśnie. Zresztą w ogóle mówiono, wtedy też bardzo mocno pilnowano swoich zagród. Gospodarze pilnowali, żeby do domu, do zagrody, zwłaszcza tam, gdzie też zwierzęta gospodarskie były, żeby nikt się nie zakradł, żeby nie przyszła osoba, którą podejrzewano o czary, albo żeby koło domu nie kręcił się jakiś bezdomny pies, kot albo żaba. No żaba w zimie, ciężka sprawa, ale wierzono, że czarownice właśnie taką postać mogą przybrać i tej szczególnej nocy będą chciały się zakraść do gospodarstwa, żeby zabrać jakąś rzecz bez wiedzy gospodarza, która potem będzie służyć do czarów, do zabierania krowom mleka, bo to przede wszystkim te czary na tym się skupiały, żeby zabrać krowie mleko. Jednej, prawda, od sąsiada, od znajomego, ażeby moja krowa dawała więcej mleka, więc to dlatego tutaj ta noc była taka bardzo wyjątkowa, no bo to był ostatni moment po prostu dla tych złych mocy. No i wtedy też te sabaty i diabeł i czary i różne orgie na Babiej Górze.
No ale jeżeli mamy tego 12-13 grudnia, że mówi pani, że to jest taka najciemniejsza noc w roku, gdzie jeszcze przed narodzeniem młodego słońca zachodzą to takie najciemniejsze czary, to mamy też przecież przeciwstawną noc, która bardzo fajnie się odbija w kulturze słowiańskiej, bo jest to noc kupały. I w tym momencie mamy najdłuższy dzień w roku, który słońce góruje niesamowicie. I moje pytanie, czy w związku z tym w masywie Babiej Góry odbywają się w dalszym ciągu gdzieś tańce w lasach, gdzie ludzie rozpalają ogniska i skaczą przez nie jak dawniej zbójnicy? Jak to wygląda? Czy gdzieś jakaś taka tradycja się ustała u was? To znaczy oczywiście Noc Kupały jest znana. Swojego czasu nawet Stowarzyszenie Przyjaciół Przysłopia, chyba tak się nazywała, to jest taka dość odległa część Zawoi, natomiast też piękna, polecam, gdyby Państwo byli, to odwiedzić sobie, bo jest piękna panorama na całą Zawoję, na Babią Górę. To tam rzeczywiście była nawet impreza, Noc Kupały się nazywała, natomiast no dzisiaj te ogniska już nie płoną pod Babią Górą. Ja bym powiedziała, że pomalutku gdzieś niektórzy młodzi ludzie starają się to przywrócić, też oczywiście na zasadzie trochę takiej zabawy, żeby sobie siąść przy ognisku, co jest bardzo pozytywnym zjawiskiem, bo nagle odkłada się telefony, nagle odkłada się komputer, nagle się ludzie rzeczywiście spotykają przy ognisku, przy tej świętej watrze, jak to się tutaj u nas mówiono, ogień też był takim elementem sakrum, prawda, świętym, dobrze się kojarzącym, pozytywnie nacechowanym. Natomiast no, pod Babią Górą jeszcze w tą Noc Kupały, czy bardziej Noc Świętojańską, która teraz jest lepiej znana niż Noc Kupały, szukało się kwiatu paproci. I Babiogórskie Centrum na przykład zrobiło 2 lata temu taką sytuację, oczywiście na zasadzie gry terenowej, trochę zabawy dla dzieciaków, ale zrobiliśmy szukanie kwiatu paproci w babiogórskim lesie. Ja tutaj przekażę taką ciekawą informację, bo mi się przypomniała, że no, u nas w kraju jest dosyć nieduża dzietność, tak szczerze mówiąc, a trzeba przypomnieć tutaj, że szukać kwiatu paproci samemu nie wolno, bo to trzeba wziąć jakąś kobitę albo kobita, żeby wzięła faceta do lasu i niech sobie szukają tego kwiatu paproci, a w tym momencie dzietność w naszym kraju naprawdę wzrośnie, więc trzymam kciuki za wszystkich w tym roku, żeby Noc Kupały była huczna i ciekawa, a trzeba zważyć jeszcze ciekawą rzecz, że najwięcej porodów młodych dzieci u nas w Polsce jest w marcu. I teraz trzeba sobie policzyć dokładnie 9 miesięcy wcześniej przed marcem był dokładnie czerwiec, czyli Noc Kupały. Tak. No, czyli w dalszym ciągu gdzieś w naszych żyłach buzuje ta słowiańska krew. Tak, no generalnie Noc Kupały to też było rzeczywiście takie słowiańskie święto miłości. No, teraz mamy 14 luty, walentynki, które no nie są naszym świętem. Oczywiście jak najbardziej, ja uważam, że miłość i radość i życie trzeba celebrować codziennie, więc to nie musi być specjalna data w kalendarzu. Natomiast faktycznie Noc Kupały była takim świętem miłości, bardzo barwny. No, dziewczęta oczywiście wiły wianki, puszczały na wodę w nadziei, że wyłowi je ten jeden jedyny, z którym można za chwileczkę iść właśnie szukać tego kwiatu paproci wspólnie. Natomiast no, rzeczywiście ten ogień, to ognisko no, było taką formą. Pamiętajmy o tym, że dawniej no, młodzi ludzie, czy w ogóle ludzie, nie mieli zbyt wiele czasu na wspólną zabawę. To bądź co bądź, nie było też pojęcia w ogóle czasu wolnego. Był czas świąt, był czas pracy. I takie okazje, kiedy można było się spotkać przy ognisku, poskakać przez ogień, pośpiewać, potańczyć, no to była jedna z niewielu takich okazji, gdzie można się było spotkać. I do świąt dawniej, nawet jak to była Noc Kupały i to było takie święto młodych ludzi, podchodzono bardzo poważnie, każde święto bardzo mocno celebrowano. I natomiast Noc Kupały, co jest też bardzo ciekawe, często się tłumaczy, że kupalnocka swoją nazwę ma od kąpania się, od rytualnych kąpieli. A ja spotkałam się z bardzo ciekawą informacją, że właśnie Noc Kupały nie pochodzi od kąpania się, tylko od staroindyjskiego słowa kump, które oznacza jedność. I tu ja bym się z tym zgodziła, bo rzeczywiście ognisko, czy to było na zesłanie Ducha Świętego, czy na tą Noc Kupały, to był moment, kiedy ludzie podkreślali to, że są razem, że są wspólnotą, że są jednością. Więc to jest w ogóle święto jedności, bycia razem, czego dzisiaj mam wrażenie, że często nawet w rodzinach brakuje. Ludzie są cieleśnie
razem obok siebie, ale są obok siebie często, nie razem. A tutaj celebrowano bycie z drugim człowiekiem, bycie razem. Koniec już naszej rozmowy, bo już będziemy za chwileczkę kończyć. Ja też paroma słowami to skwituję wszystko, bo powrót do właśnie takich legend już od najmłodszych lat jednak kształtuje wyobraźnię tego młodego człowieka i zachęcam wszystkich młodych i starszych rodziców do tego, żeby swoim dzieciom nie tylko i wyłącznie dawały telefon komórkowy do ręki, czy komputer, czy różnego rodzaju filmy i bajki na telewizorze, ale właśnie też opowiadały te baśnie, legendy nie tylko i wyłącznie z Babiej Góry, ale z całej też Polski, a najprzyjemniej one zawsze brzmią do tego, jak się rozpali ten ogień i z nimi pogada. I teraz prosiłbym o właśnie trochę słów zakończenia od Pani, bo w sumie jest Pani tutaj główną osobą w tym całym wywiadzie, więc proszę bardzo. Znaczy, przyszło mi jeszcze do głowy coś, o czym rozmawialiśmy właśnie a propos tego opowiadania też dzieciakom, młodym ludziom w ogóle legend, ale no myślę, że starszym ludziom też. No, legendy bawią każdego, to jest bardzo dobra rozrywka. Natomiast no, mówiliśmy też o tych opowiadaczach. Dzisiaj no, w naszej gwarze, w naszej kulturze są gawędziarze, trzeba umieć gawędzić, opowiadać. Natomiast tak sobie myślę, taka gdzieś mnie refleksja naszła, że dzisiaj ocenia się właśnie przy tych wszystkich przeglądach tych gawędziarzy, jak oni opowiadają, ocenia się gwarę, ocenia się strój, ocenia się też sposób tej opowieści. Ale czy rzeczywiście ludzie gawędzą, czy ludzie sobie opowiadają? Ja myślę, że to, o czym mówiliśmy, że ludzie dawniej bardzo mocno wierzyli w to, o czym opowiadali. Dzisiaj, jeżeli ktoś się tylko nauczy opowiadać, a w to nie wierzy, to tak mi się wydaje, że nie jest w tym autentyczny. I dlatego takich opowiadaczy, którzy potrafią porwać za sobą, którzy właśnie tak jak wy siedzieliście przy ognisku i nagle wschód słońca, nagle noc się skończyła, to takich ludzi, nie wiem, być może jest ich dużo i to jest tylko gdzieś taka wizja pesymistyczna, ale wydaje mi się, że zresztą chyba we wszystkim, co człowiek robi, żeby porwać za sobą innych, żeby zwrócić uwagę, żeby zaczęli słuchać, to trzeba być autentycznym w tym, co się robi. Więc wydaje mi się, że bez przekazania młodym ludziom wrażliwości na świat nie nauczymy ich słuchać i nie nauczymy ich opowiadać legend, bo tego świata, który jest w legendach, trzeba nauczyć się doświadczać całym sobą. Oddechem, wzrokiem trzeba umieć po prostu zauważyć takie maleńkie rzeczy, które budują całą akcję legendy tak naprawdę, bo ona zawsze jest umiejscowiona gdzieś, w Babiej Górze, w lesie, który jest cudownie opisany, w czyjejś chałupie, która jest świetnie scharakteryzowana, że jesteśmy w stanie wyobrazić sobie, gdzie stoi szafa, stolik i tak dalej. W babiogórskich legendach pojawia się tęczowy wąż, który pilnuje skarbów. Kto dzisiaj wierzy w to, że w ziemi ukryte są skarby? To może niekoniecznie jest złoto i srebro i kryształy i diamenty, ale tych skarbów ziemi możemy je zupełnie inaczej rozumieć, prawda? Skarbami ziemi jest no, sama ziemia, są kamienie, jest woda, jest roślinność, jest drzewo, które wyrasta z tej ziemi. To są skarby ziemi i wydaje mi się, że naprawdę trzeba bardzo mocno doświadczać, nauczyć się doświadczać przyrody, nauczyć się doświadczać tej magii, która jest w świecie, która się dzieje, żeby umieć opowiadać legendy. Zgadzam się i to można by było nawet podsumować jednym tylko i wyłącznie słowem, które się nazywa pasja. Bo gdy człowiek ma pasję do czegoś, choćby był człowiekiem wykształconym do obróbki skrawaniem maszynami CNC, to gdy się tym pasjonuje i on by mi to opowiedział, to ja bym czuł się niesamowicie podekscytowany każdym jego słowem. I to by się przerodziło właśnie w taką legendę, bo on czuje i on przez swoje słowa przekazuje też gigantyczny bagaż emocji. Więc trzymam kciuki za to, że może w moim pokoleniu, może następnym pojawią się tacy gawędziarze z pasji, bym powiedział, i będą przekazywać te legendy nie tylko i wyłącznie regionalne, babiogórskie, ale zbierali te legendy po wsiach, po miastach, chociażby o diable Boruta, żeby nie zginęła legenda o biesach i czadach i tak dalej, i tak dalej.
No mam nadzieję, że uda się kiedyś rozpalić ognisko na noc kupały, bądź po prostu po to, żeby celebrować to, że się spotkamy. No i mam nadzieję, że wśród nas, a może i my, będziemy stanowić takich gawędziarzy, którzy no, sprawią, że ten wschód słońca będzie szybki, niespodziewany, ale zostawi niedosyt, że Państwo będziecie wracać, że będą okazje do spotkania przy legendzie. Ja się nazywam Szymon Gilic, jestem ze Słowiańskiej Agencji Prasowej, a moim gościem była pani etnolog Regina Wicher, która pracuje w Babiogórskim Centrum Kultury. Dziękuję pani bardzo.